Twój film podobał się nawet Grzesiowi Lipcowi, który w tej chwili robi zdjęcia. I pytanie, pierwsze pytanie, czy w czyjej wyobraźni się narodziło to dzieło? Szalone dzieło. To jest wspólna, myślę, wyobraźnia moja i Mateusza Kościółkiewicza na samym początku. Jesteśmy podłączeni mentalnie? Wydaje mi się, że na pewnym etapie jesteśmy podłączeni. Zaczęłoś to przy poprzednim filmie z Topolą. Szybko zorientowaliśmy się w takim swobodnym myśleniu kreatywnym. Nadajemy na podobnych falach, nie mamy jakichś ograniczeń w stylu, że tego nie wypada, a to tego nie było, czy tak dalej. Gdzieś wchodzimy we wszystkie szalone pomysły razem. I gdzieś naturalną koleją rzeczy po tym filmie było zrobienie coś z czegoś następnego, a pomysł osadzenia tego w tle historycznym wpadł nam przez prozę Sergiusza Piaseckiego. Mhm. Muszę na sekundę was poprosić, żeby zawrócić tylko dziecko. Dobra. Siadaj, że się zawiozę cię, będziemy mieli jazdę. Za dużo kebabów. A generalnie inspiracje dla twojej twórczości? No moje inspiracje... Kogo poważasz? Moje inspiracje wywodzą się ogólnie z kina. Ja się wychowałem na oglądaniu filmów i gdzieś to jest moja główna nauka i lekcja filmowa, więc czerpię bardzo z kina amerykańskiego. Czerpię z kina azjatyckiego. Gdzieś chyba taką największą furtką, co też nie jest tajemnicą, dla mnie Quentin Tarantino. Jego filmowe fascynacje. Jego też... fascynacje, czyli nie jego filmy, ale to nie, na czym on się jego wzorował, filmy to tak? Jest punkt wyjścia, ale tak naprawdę dużo ciekawszą dla mnie lekcją jest to, na czym on budował swój język i to, na czym sam siebie wzorował, więc gdzieś odrobiłem swoją lekcję poszukiwań tych jego inspiracji i doprowadziła ona do bardzo ciekawych filmów i tytułów, które gdzieś dla mnie stanowią też punkt wyjścia i wiele z nich gdzieś tam było też bezpośrednim motywem i inspiracją w magnezji. Jak sam Tarantino? No, ja uwielbiam. Jestem fanem jego właściwie wszystkich filmów i każdy kolejny, który nadchodzi, jest dla mnie takim świętem, które się zbliża jak gwiazdka dla dziecka niemal. Tak. Gwiazdka ostatnio była w zeszłym roku. Była w zeszłym roku, nawet chyba lekko ponad. Tak, czekam na kolejną. Ale jestem zaskoczony, jak w ogóle jest mało twórców na świecie, którzy idą tą drogą. Znaczy moje poszukiwania też przygotowując się do magnezji, też polegały na tym, żeby zobaczyć, jak w ogóle ludzie radzą sobie z takim myśleniem jak Tarantino, czy jak Coenowie w innych częściach świata. I byłem zdziwiony, jak mało w ogóle tego nurtu w kinie jest. Jak nie wiem, twórcy się boją, nie chcą, nie ma chętnych, żeby po to sięgać. A ty się nie boisz? Co, to jest dla mnie naturalne. Ja tego nawet nie odbieram w kategorii, czy się boję, czy się nie boję. To jest po prostu jakiś naturalny język, który w głowie gdzieś tam funkcjonuje. A już na samym planie, czy Mateusz też jest twoim partnerem, czy wtedy już jest aktorem i słucha ciebie? Na tym planie był aktorem i mieliśmy bardzo zdrową relację partnerską, ale jednak trzymającą granicę, gdzie jest reżyser, gdzie aktor. Nie było to łatwe, baliśmy się tego, bo do tej pory na zupełnie innych falach nadawaliśmy, takich twórczych na równi, a teraz musieliśmy się zmierzyć jednak z nową rolą. Ale... byłem bardzo zadowolony, że był niezwykle na mnie otwarty i też zagranie roli Albina wymagało od niego wyjścia z siebie, znaczy porzucenia takiej maski twardego, zbuntowanego mężczyzny i wejścia w rolę po prostu trochę pogubionego, totalnie wrażliwionego, przewrażliwionego człowieka. I on to zrobił, to nie było proste. Na początku mieliśmy po pierwszym dniu zdjęciowym, pamiętam, problem, że gdzieś widać było, że jemu to super łatwo nie przychodzi, ale odbyliśmy bardzo długą rozmowę, po której nagle on przyjął mój sposób myślenia, otworzył się, dał temu pomysłowi kredyt zaufania i poszło. Jestem bardzo zadowolony z jego kreacji aktorskiej. Wydaje mi się, że to jest jedna z najlepszych ról w tym filmie. Ja byłem zachwycony wszystkimi kreacjami aktorskimi, masz tam creme de la creme polskiego aktorstwa filmowego. Maja Ostaszewska, którą uwielbiam, Agata Kulesza, Andrzej Chyra. No tak, Dream Team. Tak, Borys Szyc w bardzo nietypowej roli. Tak. Powiem ci szczerze, że zastanawialiśmy się, czy tego filmu nie pokazać na otwarciu, ale pomyślałem sobie, przyjdą jacyś urzędnicy, zobaczą Borysa w scenie, że tak powiem, z obsuniętym ubraniem, no i mogło być jakieś nieporozumienie towarzyskie. No ja się bardzo cieszę, że ci aktorzy wzięli udział w tym filmie. Cenię ich bardzo za twórczość, za to, co do tej pory robili, a też jakby taki był pomysł i tak mi bardzo zależało, żeby oni akurat zagrali w tym filmie, bo
Chciałem też się mierzyć z trudnym gatunkiem, znaczy z gatunkiem, którego sam się uczę, gatunkiem, którego nie mamy jakby w tradycji naszej kinematografii, więc trochę idę takim szlakiem... Tak, westerny to nie wiem, Wilcze, tak, Echa, co tam jeszcze było? Tak. No, prawo i pięść, prawo tak? Prawo i pięść, no, tak. Więc idę jakimś takim szlakiem, który sam muszę przetrzeć, więc chciałem się obtoczyć po prostu najlepszymi z możliwych twórców, których wiem, że jakby nie muszę nieść ich, nie wiem, debiutanctwa czy zmierzenia się z dużą rolą po raz pierwszy od dawna, tylko jakby wchodzę w aktorów w świetnej formie, rozgrzanych, którzy wiem, że są gotowi, żeby się spotkać z taką kreacją. A jak trafiłeś na producenta, na Leszka Budzaka i na jego partnerkę? Na Leszka trafiłem tak, że jakby pojawił się pomysł na Magnezję, przyznam szczerze, my zrobiliśmy coś na zasadzie castingu na producenta, znaczy spotkaliśmy się z Mateuszem. To była luksusowa sytuacja. Tak, ale ja jakby mam takie podejście do kina, że bardzo mi zależy na tym, żeby filmy, które realizuję, realizować w twórczych warunkach. Znaczy nie być zakładnikiem producenta, nie być zakładnikiem kogoś, tylko mieć pewną wolność w tej materii. Więc pamiętam, że spotkaliśmy się z trzema producentami, prezentując im już gotowy pakiet filmu, powiedzmy, tak jakbyśmy chcieli, żeby on wyglądał. I jakoś od razu z Leszkiem nam kliknęło. Znaczy to było jedno spotkanie, które obu nas, już było dawno temu, ponad 5 lat temu, które od razu nam pokazało, że chcemy się spotkać i poznać tak naprawdę, bo spotkaliśmy się pierwszy raz wtedy. To jest taki człowiek, z którym ja też dobrze się czuję w jednym pomieszczeniu, jak myślę. Tak, jest bardzo kreatywny, nie ma. Znaczy to jest jakaś nowa w ogóle, nowa generacja producentów, mam wrażenie. On jest stosunkowo młodym człowiekiem z dużym doświadczeniem i ma bardzo takie właśnie twórcze podejście do sprawy. To znaczy problemy, które się pojawiają, zawsze stara się też wynajdywać jakieś potencjalne rozwiązania. Nie tworzymy problemów dla problemów po prostu. Teraz mamy dość trudną sytuację. Film był pokazany na warszawskim festiwalu filmowym prawdziwej publiczności. Jestem bardzo dumny. Tak, ja też bardzo dziękuję. Gratuluję świetnego filmu, ale co dalej? No dalej mamy wciąż premierę na listopad, ale czy ona się odbędzie, to niestety nikt tego nie wie, to najbliższy tydzień pokaże. W ogóle jest taki ważny tydzień dla polskiego kina, który pokaże, czy polskie kino utrzyma choć odrobinę formy, na której się znalazło, czy niestety się cofniemy mocno, bo grozi nam ryzyko zamknięcia dużych sieci kinowych, jeżeli premiery po prostu te, które są na ten rok zaplanowane, wycofają się. Nie ukrywam, że wszystko zależy od jednego tytułu dosyć mocno komercyjnego, który jeżeli zostanie w repertuarze, to i Magnezja... Bond, czy... No, polski film. To chodzi o Listy do M, które po prostu jeżeli zostaną w repertuarze, to zostaną to wszyscy w kolejce. Nie, w listopadzie mają datę, tydzień przed nami. Mają tydzień przed nami. Jakby od nich jest wszystko zależne. Jeżeli oni zostaną, to zostają wszystkie pozostałe polskie premiery i kina. Próbują walczyć o widza, a jeżeli nie, no to jest dramat, bo nie ma co grać wtedy w kinach tak naprawdę. Nie ma nowych filmów i to jest problem dla wszystkich. Ale dla mnie najważniejszą rzeczą w przemyśle filmowym w jakiejkolwiek twórczości jest talent. I ten talent tutaj jest. I tego się trzymajmy. Dzięki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.